Cześć tu Grzegorz z blogu Heydom. Dziś pokażę wam ten soundbar, który jest naprawdę mały, ale moc ma potężną i ma Dolby Atmos. Przed Wami Ultima Nova S50. Jest to soundbar, który jest jednym z najmniejszych na rynku. Ma tylko 3,8 cm wysokości, więc wejdzie naprawdę wszędzie. Idealnie komponuje się z każdym rodzajem odtwarzacza. Ja akurat postanowiłem go użyć w sypialni, żeby wypełnił przestrzenią sypialni. Dlaczego? Dlatego, że ma Dolby Atmos. Dolby Atmos działa na takiej zasadzie, że w pełnym systemie Dolby Atmos mamy głośniki, które są na suficie. I wypełniają nam przestrzeń dźwiękiem właśnie też z góry. Tutaj zastosowane to jest troszeczkę w inny sposób, ale rzeczywiście działa i ten efekt przestrzenności dzięki wykorzystaniu subwoofera rzeczywiście jest odczuwalny. I działa to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Co najfajniejsze, w tym sądbarze dźwięk na najniższym poziomie głośności jest. Tak samo dobrze spasowany, jak ten na wysokim poziomie głośności. Bardzo fajnie, tutaj jest to wszystko dobrze zrobione. Nie ma możliwości, żeby gdzieś były przestery dźwięki, dźwięku, nie ma możliwości, żeby dźwięk, który jest bardzo głośny, był w jakikolwiek sposób zniekształcony. Powiem Wam szczerze, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jakością tego Soundbara i tą jakością dźwięku, którą oferuje. Ze względu na to, że pierwszy raz jak zobaczyłem wielkość tego urządzenia, to mówię, kurczę, no to jest troszeczkę malutkie, prawda, no bo zazwyczaj są to przecież to jest takie pudło. Tylko prawda jest taka, że w obudowie tych soundbarów jest dokładnie to samo, co tutaj. Tutaj po prostu to daje w troszeczkę mniejszej obudowie, troszeczkę cieńszej i dzięki temu jesteśmy w stanie to wszędzie ułożyć, a jakość dźwięku tak naprawdę wcale nie odbiega od tych większych soundbarów, które do tej pory testowałem. Pamiętajcie, że mówimy o półce cenowej około 500 zł, a ten Soundbar jesteśmy w stanie kupić w promocji dużo, dużo taniej. W zestawie mamy wszystkie kable, które są nam potrzebne. Zacznijmy od tego, że Subwoofer ma ponad 5,5 metrowy kabel do podłączenia z Soundbarem. To jest tylko jeden kabel i bezpośrednio jest zasilany z Soundbara. 5,5 metra to jest najdłuższy kabel, jaki widziałem w tego typu w Barach. Do tego mamy zasilacz, zasilacz już jest zewnętrzny, i w zestawie mamy jeszcze kabel optyczny, mamy kabel HDMI, mamy przejściówkę kątową HDMI i mamy mini -jacka też kątowego. No, jak dla mnie, to jest to naprawdę pełny zestaw. Oczywiście mamy też te instrukcje. Niestety jest tylko w językach obcych, jak na przykład angielski. No i mamy pilota, który jest naprawdę bardzo fajnym pilotem, ma bardzo miękkie przyciski i widać, że jest specjalnie zrobiony dla tego producenta. Zacznijmy od budowy tego soundbara. Tutaj mamy dwa głośniczki, prawy i lewy. W środku widzicie mamy wyświetlacz i tutaj mamy całą sekcję która jest odpowiedzialna za wzmacnianie sygnału, po lewej stronie mamy przyciski, przyciski do sterowania, włączania itd., a z tyłu mamy wszystkie porty. Mamy tutaj oczywiście HDMI z EARC, czyli podłączając urządzenie, które będzie włączane, automatycznie Soundbar też będzie włączany dzięki właśnie temu rozszerzeniu EARC w HDMI, Dodatkowo mamy tutaj oczywiście AUX, czyli mini jacka, którego możemy wpiąć jakiekolwiek inne urządzenie, które ma wyjście słuchawkowe i mamy też optyczne wejście dźwięku, czyli tej najwyższej jakości. Jeżeli chodzi o wejścia, mamy jeszcze USB, które też jest zasilającym portem i ja na przykład wykorzystałem sobie je do tego, żeby podłączyć tutaj Chromecasta i mam bezpośrednio Chromecasta podłączonego do tego, do tego Soundbara. I mogę sobie po prostu słuchać muzyki. Mam pełni e, konfigurowalny, mam pełni multimedialny system, który jest niezależny. Czyli nie dość, że mamy tutaj Bluetooth wbudowany, bo to jest Bluetooth 5.3. To mamy jeszcze właśnie przez to, że podłączyłem sobie tego Chromecast'a, pełny system Wi-Fi. A Chromecast'a jesteśmy w stanie sobie teraz kupić za 50-100 zł. Więc naprawdę bardzo fajny pomysł, żeby rozszerzyć te opcje. Oczywiście mamy tutaj jeszcze wyjście za no i wyjście na. Głośnik basowy. Z dołu mamy gumowe nóżki. Gumowe nóżki, które możemy też podłączyć do takich specjalnych przejściówek, które umożliwiają montaż na ścianie. Więc to też bardzo fajne, że pomyśleli o tym. Nawet są kołeczki w zestawie, więc tutaj jest wszystko, co potrzebujemy. Jedyne czego nie znalazłem w zestawie, to baterii do pilota. No ale to chyba najmniejszy problem. Jeżeli chodzi o USB, czy ta większość MP3, więc tutaj pod tym względem bardzo fajnie, dzięki pilotowi jesteśmy w stanie sterować tym wszystkim, co potrzebujemy. Co mi się bardzo podoba, pilot naprawdę jest bardzo fajnie skonstruowany, jest bardzo miękki i co jest najfajniejsze, mamy tutaj przycisk LED, i dzięki temu, że to przyciskamy, możemy włączyć i wyłączyć nasz wyświetlacz. Czyli jeżeli mamy to pod telewizorem i nam przeszkadza wyświetlanie, tego, co jest na ekranie, bez najmniejszego problemu. Przyciskając ten przycisk, możemy po prostu wyświetlacz wyłączyć, a cały soundbar dalej nam działa. Pod tym względem uważam, że jest to bardzo fajna opcja. Dodatkowo na pilocie mamy trzy predefiniowane sposoby dźwięku: mamy do filmów, mamy do gier i mamy do muzyki. Poniżej znajduje się przycisk do ustawienia głębokości basów, no i możemy sobie po prostu tutaj ustalić poziom od minus 1 przez 0 do plus jednego, czyli tak jak będzie działał nam ten subwoofer. I powiem wam szczerze, że przy ustawieniu plus jeden dźwięk jest tak przepięknie wypełniony tym basem, że nawet w najniższej częstotliwości, najniższej głośności, to dalej dźwięk jest bardzo pełny. Ja jestem ogromnie zaskoczony tą jakością dźwięku i powiem wam szczerze, nie spodziewałem się po takim urządzeniu, że to tak będzie działało. Mógłbym wam puścić próbki, tak jak robią inni. Recenzenci, ale co wam to da, skoro to tylko i wyłącznie odzwierciedli wasz dźwięk na waszym sprzęcie? Tego sprzętu trzeba po prostu posłuchać. I na przykład jest dostępny na Amazonie. Link do najlepszej ceny, oczywiście w opisie tego filmu. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i dać lajka, jeżeli wam się podoba ten filmik. Ale wracając, kupując go na Amazonie, możecie go sami przesłuchać. A jeżeli wam się nie będzie podobał, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. I po prostu możecie go odesłać, bo to właśnie jest przewaga tych sklepów, że bez najmniejszego problemu możemy to w ten sposób zrobić i przesłuchać takiego sonbara bezpośrednio w swoim domu. Czas na plusy tego urządzenia. Na pewno największym będzie jakość tego dźwięku względem ceny. Dla mnie to jest po prostu rewelacja. Drugim plusem na pewno jest wielkość tego urządzenia względem tego, co oferuje. Trzecim plusem na pewno jest długość kabla połączeniowego do subwoofera. To pod tym względem po prostu jest też rewelacja. Jeżeli chodzi o więcej plusów, to generalnie rzecz biorąc, patrząc na cenę tego urządzenia i co oferuje, to tutaj są same plusy. Jakość dźwięku jest po prostu rewelacyjna. Jeżeli chodzi o minusy, to tak naprawdę chyba głównym minusem jest to, że nie ma tutaj e, instrukcji w języku polskim. Aczkolwiek, co tutaj potrzebuję? Potrzebuję tak naprawdę podstawowych rzeczy, żeby wiedzieć, jak podłączyć to urządzenie a większość z nas sobie z tym bez najmniejszego problemu poradzi. Zanim przejdziemy do podsumowania tego materiału, pamiętaj, żeby zostawić lajka like i zostać subskrybentem. Wracając do podsumowania, co mogę powiedzieć o tym soundbarze? Ja jestem mega pozytywnie zaskoczony tym, co oferuje w tej cenie. Jest to po prostu naprawdę bardzo dobry soundbar o bardzo dobrej jakości. Mega mi się podoba to, że w najniższej partii głośności jest taka sama jakość tego dźwięku i pełnia tego dźwięku jak w najwyższej e, głośności. Tego sądbara. Bardzo fajnie, że na pilocie jesteśmy w stanie ustawić sobie właśnie e, moc tych basów, że mamy te predefiniowane trzy style do e, muzyki, do filmu albo do gier. I super jest to, ile mamy możliwości podłączenia sprzętu zewnętrznego. Bardzo podoba mi się to, że mamy tutaj możliwość włączenia i wyłączenia tego ekranu. Dzięki temu po prostu nam to nie przeszkadza, jak na przykład sobie oglądamy jakiś film na e, ekranie, właśnie projektora. I bardzo fajnie jest to wszystko spasowane. Pod tym względem jestem mega pozytywnie zaskoczony i z całym swoim czystym sumieniem mogę polecić ten soundbar, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Ja postanowiłem go użyć w sypialni, ze względu na to, że wcześniej używałem tam głośników Google Home od Xiaomi, ale nie było tam tego niskiego dźwięku w najniższych partiach. Po prostu ten dźwięk w tym momencie był bardzo płaski. A tutaj, dzięki temu, że mam ten subwoofer i mamy możliwość ustawienia tego subwoofera od minus 1 e, przez 0 do plus 1, to mamy w całym spektrum głośności, nawet najniższym, czyli kiedy sobie zasypiamy i chcemy sobie tak tylko po prostu, żeby nam muzyka fajnie mruczała e, posłuchać, to jesteśmy w stanie to osiągnąć. A jeżeli chcemy dać czadu i chcemy, żeby głośna muzyka nam działała i żeby ten bas był też bardzo mocny, podgłaszamy, do 32, czyli tyle, ile maksymalnie jest na wyświetlaczu tego urządzenia, i naprawdę daje to radę w takim powiedzmy po prostu mieszkaniu, czyli pokoju około 16 metrów, jak na przykład ja mam strefę dzienną. Dzięki za ten materiał. Mam nadzieję, że pomogłem Ci z wyborem. No i do zobaczenia w kolejnych tego typu częściach. Dzięki, do zobaczenia, cześć.